Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Jerzy Drozda Junior, prowadzący naszą cudowną grupę na Facebooku, na której użytek właśnie dzisiejsze spotkanie się odbywa. Grupa na Facebooku nazywa się Adobe After Effects Polska, do której Was oczywiście serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze do niej nie należycie. I dzisiejsze spotkanie jest pod mistyczną nazwą Expressions, ale o co chodzi? Tak więc będziemy sobie mówić o tym, co to są ekspresje, jak z nich można korzystać. I Krzysztof, który jest członkiem tej grupy, zadał mi właśnie dzisiaj pytanie, skąd można wiedzieć, skąd można się nauczyć tych wszystkich mistycznych komend, które się w ekspresjach pokazują. Takich mistycznych komend, jak na przykład to wszystko, co mam napisane tutaj. Na dzień dobry możemy mówić o takich rzeczach właśnie jak na przykład słowo random, jak słowo random seed, albo jak index, albo jak math floor i tak dalej, i tak dalej. Tak więc skąd wiedzieć, jakie są te słowa i jak ich tak naprawdę używać. I to jest, jeżeli pozwolę sobie tak powiedzieć, błędne pytanie, bo nie w tym cała potęga używania ekspresji i możliwości ich tworzenia, tylko raczej w precyzyjnym określeniu pytania, nazwania tego, co chcemy zrobić. Tak więc taką najprostszą ekspresją, w zasadzie, jaką można by sobie wymyślić. Zróbmy sobie jakąś prostą kompozycję, może zamknę ten projekt. Tutaj pracujemy w Afterze chyba 2000, a nie, w CS6 w ogóle pracujemy, świetnie. Więc może być CS6 jak najbardziej, usunę to wszystko, zamknę projekt w ogóle najlepiej. Zaczniemy coś nowego. Załóżmy sobie kompozycję na przykład 500x500. I powiedzmy, że chcemy sobie zrobić jakąś ładną ziemię. To od razu zobaczycie coś fajnego do zrobienia. To będzie graphics, nie, to będzie textures albo cinema. Tak, cinema, textures, HDFF, no właśnie. I załóżmy sobie, wciągniemy sobie te wszystkie materiały. Tak więc zobaczycie, że mam tutaj różnego rodzaju tekstury. To jest mapa chmur, tutaj mam mapę elewacji tak zwaną, tutaj mamy samą teksturę ziemi w różnych formach i tak dalej, i tak dalej. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką oczywiście chcemy zrobić, gdy chcemy zrobić coś takiego, to załadować sobie naszą teksturę, więc ja ją sobie teraz wrzucę, no i nadajemy temu efekt CC Sphere. Prawda? Prosta sprawa. CC Sphere. Nakładam, ok, jest w porządku. Natomiast to oczywiście jest bardzo marnie wyglądająca ziemia, więc żeby wyglądała nieco ładniej, to możemy dodać do niej chociażby tą ziemię z chmurami. Tak więc nakładam kolejną teksturę, nakładam na nią również CC Sphere. No i w tym momencie mamy taki podstawowy problem, że gdy zacznę ruszać jedną ziemią, jedną teksturą ziemi, używając tego CC Sphere, czyli chociażby Rotation i Rotation Y, to jednak chciałbym, żeby ta kolejna tekstura również się przesuwała, prawda? Żebyśmy obracali jedną i drugą jednocześnie. Więc najprostsza ekspresja, jaką można sobie zrobić, jaką można wymyślić, to jest po prostu połączenie dwóch parametrów ze sobą. Tak więc ja otworzę na obu warstwach ten efekt CC Sphere, znajdę go sobie tutaj i mogę powiedzieć, że chcę, aby parametr Y Rotation tej sfery z chmurami był dokładnie taki sam, jak tej ziemi no, z normalną teksturą. Więc muszę tej powiedzieć, że ona ma mieć swoją wartość, używając tego Peak Whipa, tego ślimaczka, mają brać stąd. Po prostu. Tutaj się napisał jakiś tam misterny kod, ale on nas w zasadzie w ogóle nie interesuje. Jeżeli chcemy dociekać, co on znaczy, to możemy spojrzeć. Patrzymy. Mamy tu napisane discomp, czyli mamy w tej kompozycji kropka. Znajdź warstwę o nazwie takiej, na niej znajdź efekt CC Sphere i weź z niego parametr Rotation Y. I to wszystko, cały ten tekst, to jest nic innego jak po prostu cyferka, którą on reprezentuje. On reprezentuje dokładnie tą cyferkę od rotacji Y. To jest dokładnie to, więc jakby żadnej misternej sprawy tutaj nie ma. I teraz zobaczcie, jak będę ruszał tym, to oczywiście ta wartość również się zmienia w odpowiedni sposób. Więc to jest ultra prosta sprawa. Jeżeli w ogóle chcemy, właśnie w przypadku chociażby takiej ziemi, więcej tych parametrów połączyć, bo w zasadzie musielibyśmy wszystkie połączyć, zarówno radius, jak i rotację w X, jakby każdy parametr tutaj jest.
istnieje fajna wbudowana funkcja w Afterze. Nie jestem przekonany, czy ona jest w Afterze CS6. Musimy zobaczyć. Nie, w CS6 jej nie ma, więc mogę wam ją szybko pokazać w jakiejś nowszej wersji, czyli chociażby w 2014. Zamkniemy tutaj. OK, OK. Załadujemy jeszcze raz te obrazki. Nie powinno być większego problemu. Jest taka funkcja, która się nazywa Copy with Property Links. I to jest coś wielce użytecznego. Załadujemy wszystkie te obrazki ponownie tutaj. Założymy nową kompozycję. 500 na 500 i wrzucimy sobie tutaj ziemię i wrzucimy sobie chmury. Więc założę sobie na mojej ziemi tą CC sferę. Jak tylko ją przeliteruję dobrze, CC Sphere. I teraz mogę, mając ją zaznaczoną, wybrać opcję Edit i Copy with Property Links. I to spowoduje, że gdy wkleję tą sferę gdzieś indziej, to wszystkie te połączenia już będą zrobione za mnie. Każdy parametr do każdego parametru. Więc przechodzę na moją warstwę z chmurami, zaznaczam tryb mieszania screen i robię po prostu wklej. Boing. I zobaczcie, że wszystkie parametry automatycznie są już czerwone, to znaczy, że już są połączone z tym oryginałem, który skopiowałem, tak? One wskazują na niego. Tak więc wszystkim teraz mogę sterować z tego miejsca. Zarówno radiusem, jak i pozycją tej sfery, jak i rotacją i każdym innym parametrem. Więc to są najprostsze ekspresje, jakie można zrobić. I jeżeli nie używaliście ekspresji do tej pory, to generalnie bardzo mocno zachęcam, żeby przynajmniej w takiej formie ich używać. Nieco może fajniejsza rzecz, w momencie, gdy już opanujemy to i cieszymy się, że fajnie nam wszystko działa, może być zrobienie czegoś takiego prostego jak na przykład mnożenie, dzielenie, odejmowanie, tego typu rzeczy. Więc zrobimy sobie, słuchajcie, motylka. Ja tutaj powinienem mieć gdzieś taką ładną teksturę motylka, tylko widzę, że mój dysk się zewnętrzny nie pokazał. Dajcie mi chwilkę. Okej. Powinien się zaraz pokazać. Ja tak trochę do ciebie nie spostrzegam, tak. To zapytam, co za dwa ciekawe panele po prawej stronie na wtarzu ciebie. A to są takie produkty, których jeszcze nie opublikowałem, siedzą, czekają na beta testowanie, na zrobienie dokumentacji i na nagranie tutoriali. Więc mam nadzieję, że w jakimś krótkim czasie uda mi się je opublikować. Natomiast, dobra, idziemy dalej, szkolenie, weźmiemy projekty, weźmiemy sobie ActiveJeta i tutaj powinniśmy mieć motylka, zobaczmy body, weźmiemy left i weźmiemy right. Tak więc zobaczcie, mam takie różne obrazki, mamy lewe skrzydło, prawe skrzydło motyla i mamy jego body, tak więc z tego zrobimy sobie fajnego motyla. Tak więc przełożę sobie, przełożę sobie to body do nowej kompozycji. Wrzucę sobie również left i right w to miejsce. Te dwa skrzydła. Wszystkie te warstwy będą oczywiście trójwymiarowe. No i teraz tak, lewe skrzydło, jako że powinno być z lewej strony motyla, powinienem je tutaj przesunąć, ale równie dobrze mogę jego anchor point przesunąć najbardziej w prawą stronę. Nie wiem, jak szeroka jest ta warstwa, więc nie wiem, gdzie jest prawa strona, ale wiem, że anchor point na dzień dobry, domyślnie, zawsze jest na środku, czyli w połowie szerokości, czyli mogę to po prostu przemnożyć razy dwa, jeżeli nie jestem w stanie tego w głowie pomnożyć. Robię razy dwa, pach. Skrzydło jest już tam, gdzie powinno być. Przy skrzydle prawym musi być to dokładnie odwrotnie, czyli maksymalnie z lewej strony, zero, pach i w magiczny sposób motyl jest już gotowy. Tak więc tutaj będziemy mieli inną fajną ekspresję, taką dosyć prostą, ale która mam nadzieję pokaże, że te wszystkie magiczne rzeczy, które tam się piszą, to są faktycznie tylko cyferki. Mianowicie taką, że otworzymy sobie rotację i teraz jak będę machał jednym skrzydłem, to w zasadzie drugie skrzydło powinno robić to samo. Dobra? Tak więc, tak więc powiem, że to skrzydło niech robi dokładnie to samo, co to skrzydło. I ponownie mamy ten sam tekst tutaj na dole napisany. No tylko, że teraz jak będziemy tym ruszać, to skrzydła będą się machały w ten sposób. Nie do końca o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby
jeżeli to skrzydło na przykład poszło na 40 stopni, to to powinno pójść na minus 40 stopni. Czyli to jest tak zwana liczba odwrotna, tudzież przeciwna. Tak więc, co oznacza liczba przeciwna? Tak normalnie w matematyce. No, jeżeli mam 40, chcę mieć minus 40. Jak mam 10, chcę mieć minus 10. To znaczy, że ta ekspresja jest w zasadzie prawidłowa, tylko że wynik jej działania trzeba na przykład przemnożyć przez minus 1. Bo to wszystko tutaj to jest zwykła cyfra. I teraz będzie dobrze. Tararara, i skrzydełka sobie machają. Do tego jeszcze powiem, że można zamiast mnożyć to przez minus 1, można po prostu to wszystko, przypominam, to jest zwykła cyfra, zwykła liczba, liczba tak naprawdę, nie cyfra, mogę tutaj dopisać minus i też będzie dobrze. Tak więc to są takie najprostsze rzeczy, z których sobie trzeba zdać sprawę i gdy to już wiemy, to nagle zaczynamy zapominać o tych wszystkich słowach, które tu są napisane i zaczynamy to traktować jak równanie, jak algorytm, jak x plus 5 równa się 7, to znaczy ile równa się x, tak? To są takie rzeczy algebraiczne, ja wiem, że to może czasami przerażać, ale to naprawdę jest prostsze niż wam się może wydawać. No, gdybyśmy chcieli zrobić motyla, to kolejną rzeczą przy tym to jest zanimowanie tego motyla. No i ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie toleruję klatek kluczowych, nie toleruję masek ani shape layerów. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie staram się tego wszystkiego unikać jak ognia. Więc od razu zaczynam tutaj myśleć, jak mogę ten ruch zaprogramować. Czyli nie myślę, nie szukam równania, równanie na machanie skrzydeł motyla, tylko zastanawiam się, czym to jest samo w sobie. Więc tak naprawdę, jeżeli coś idzie w jedną stronę, zatrzymuje się, wraca i z powrotem, tak jak wahadło, to ostatecznie będzie to, uwaga, nie spadnijcie z krzeseł, bo to czasami przeraża, to będzie sinus. No ale załóżmy, że nie potrafię sinusa napisać, to próbuję zrobić coś takiego. Zobaczcie, jeżeli założę, że te skrzydła idą do samej góry, a potem na sam dół, to w zasadzie równie dobrze one mogą się kręcić w kółko, zamienić się miejscami i nikt się nie skuma. Nikt się nie skuma, zwłaszcza jeżeli te skrzydła będą machały bardzo szybko, do tego dołożymy motion blura i w ogóle będzie po wszystkim. Więc to jest bardzo fajna metoda, żeby to oszukać. Pamiętajcie, że my jesteśmy w biznesie oszustwa, więc nikt wam nie wmawia inaczej. Więc zobaczmy, co możemy z tym zrobić. I teraz kolejna z najbardziej użytecznych ekspresji. Jeżeli nikt wcześniej ekspresji nie używał, to przynajmniej tą powinien znać. Mianowicie słowo kluczowe, tak zwane słowo kluczowe, czyli właśnie to, Krzysiek, o które pytałeś, które się nazywa time. Teraz, skąd znać wszystkie te słowa, które tutaj występują? No, wszystkich może nie poznamy, natomiast dużą ich część znajdziemy w tym language menu, to jest tak zwany flyout menu. Jeżeli mamy już ekspresje aktywne, to w tym menu możemy znaleźć różnego rodzaju gotowe funkcje, których możemy używać. Tak więc możemy kliknąć w to menu i po prostu się przyjrzeć, co tutaj jest. Patrzymy global, time, proszę bardzo. I mogę wcisnąć i zobaczyć, co to robi. Więc mamy samo słowo time, które dosłownie oznacza moment w czasie w naszej kompozycji. Czyli jeżeli jestem tutaj na samym początku, to time będzie równy 0. I to 0 dokładnie jest wpisane tutaj. Jeżeli będę na 5 sekundzie, to time w tym miejscu w czasie równa się 5. I dlatego ta piątka jest teraz wpisana w tym miejscu jako 5. Tak więc tak to działa. W każdym miejscu będę miał dokładnie ten moment w czasie wpisany jako rotację. Więc gdy teraz to puszczę, no to to będzie dosyć wolno się ruszało. Nawet wiem dokładnie, precyzyjnie, jak szybko lub jak wolno się rusza, ponieważ rusza się jeden stopień na sekundę. Gdy time jest 1, to mamy tutaj jeden stopień. Gdy time jest 2, mamy 2. Powiedzmy, że chcę, żeby to się ruszało szybciej. Powiedzmy 10 stopni na sekundę. No to muszę tylko tą wartość time przemnożyć przez 10. Czymkolwiek ona nie jest, będzie 10 razy większa. Więc jak zrobię tak i przejdę na pierwszą sekundę, zobaczcie, że już mam dziesiątkę, tak? Dalej będę miał dwudziestkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby zrobić, żeby ten motyl zasuwał mocno tymi skrzydłami, no to trzeba jakąś wysoką wartość dać, nie wiem, 2000 na przykład. No i zobaczmy. No! I zasuwa jak szalony. Jeżeli dodamy do tego jeszcze motion blura, to już w ogóle będziemy w domu.
No i myślę, że takiego motyla przygotowanego można w zupełności już sobie wziąć i puszczać po różnych kompozycjach. Na przykład weźmiemy sobie kompozycję już o jakimś finalnym rozmiarze, wsadzimy do niej motyla, powiemy mu oczywiście Collapse, Transformations oraz 3D włączymy. No i zaczniemy go jakoś tam animować. Możemy go trochę zmniejszyć, powiedzmy 50, może nawet mniej, 25. Pozycja, damy go gdzieś tutaj. Klatka kluczowa, oczywiście na to też są inne sposoby, no ale to już nie będę na razie zaburzał toku myślenia, który tutaj staram się zbudować. Zrobimy tak i zrobimy tak, niech sobie motyl śmiesznie lata. Ok. I już sobie elegancko przeleciał, wszystko się dzieje. Do tego damy mu jeszcze oczywiście Transform Auto Orient, co również można zrobić ekspresją, nie używając wbudowanych rzeczy, ale to już jest troszeczkę wyższa matematyka. Więc zrobimy tak, obrócimy go tylko odpowiednio. Tak i tak. I myślę, że będzie w porządku. Motylek sobie lata. Jak włączymy jeszcze motion blura, to już w ogóle będzie pięknie. Ok. Tak więc to był taki ultra prosty przykład ekspresji. Czy do tej pory wszystko jest jasne? Pytanie do Was. A ja tymczasem zacznę się przygotowywać dalej. Ok. To pozwólcie, że chwilowo otworzę sobie Photoshopa. I teraz będziemy mieli takie ćwiczonko, gdzie będziemy starali się znaleźć właśnie równanie opisujące pewne zachowanie. Momencik, ok. Dobra, tablet podłączony, zobaczymy. Weźmy sobie... O, a to przyjemność. Ok. 1080, w porządku. W porządku, ok. Zobaczmy, czy będzie działać. Działa, dobra. Ok. Więc zadanie teraz, jakie sobie zrobimy, jest następujące. Próbujemy, wyobraźmy sobie, że mamy kolejkę. Mamy kolejkę, jedna rzecz w kolejce, druga rzecz w kolejce, trzecia rzecz w kolejce, czwarta rzecz w kolejce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiemy, że jakby wszystkie te pudełka, one mają ten sam rozmiar, ok? Będzie bardzo łatwo. Niech mają rozmiar o wielkości A, ok? Będzie A na A. Wszystko ma A na A, a tutaj mamy odległość między nimi, która wynosi wartość B, ok? Ileś tam. Więc teraz moje pytanie brzmi, na jakiej pozycji znajduje się ten obiekt? I to jest pytanie, które kieruję do Was. Czekam na jakąś odpowiedź na czacie. Nie musicie dokładnie równania napisać, tylko tak nawet, wiecie, potocznie. To jest wszystko, co wiemy. 5a plus 4b widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mhm. I 4b, ponieważ są cztery przejścia, cztery przerwy między nimi. No w zasadzie tak. W zasadzie tak. I teraz zobaczcie, bo jakby zupełnie nikt nie zadał pytania, gdzie to jest w x, y, gdzie jest początek układu współrzędnych, jaka ta wartość naprawdę jest, to b. No bo to nie ma znaczenia. Takie równanie, że to będzie dla tego konkretnego będzie 5a plus 4b, jest jakby oczywiste, prawda? Jestem 10. osobą w kolejce, wiem, że odstęp między osobami wynosi 10 cm, czy tam ileś, to znaczy, że będę miał 10 razy 10 cm odległość od pierwszego gościa, prawda? Tak więc jest to dosyć oczywiste, wydaje mi się, tylko trzeba to jakby poczuć. Więc teraz, gdy napisamy, że to jest 5a plus 4b, to w porządku, tylko to się tyczy tylko i wyłącznie tego jednego pudełka. Teraz pytanie, jak to równanie musiałoby wyglądać i co jeszcze musimy wiedzieć, jeżeli coś takiego jest,
żeby napisać je w bardziej uniwersalnej formie. Żeby było dużo bardziej uniwersalne i aplikowało się do każdego. Bo jeżeli teraz powiem 5A plus 4B, że to jest pozycja tego pudełka, no to to już nie będzie prawda. Więc trzeba to na coś zamienić. Musimy coś jeszcze wiedzieć. Co jeszcze potrzebujemy wiedzieć, żeby to rozkminić. Numer pudełka. Otóż to. Czyli jeżeli ja jestem tutaj pudełkiem numer 1, 2, 3, 4, 5 i 6, to to równanie 5a plus 4b w zasadzie możemy zapisać inaczej. Przyjmijmy, że to 1, 2, 3, 4, 5 to będzie i, ok? I to jest numer pudełka. Numer pudełka. Więc co robimy teraz? No więc teraz musimy jakoś to policzyć, czyli powiedzmy, że to będzie i, czyli numer pudełka, razy szerokość pudełka, czyli razy a, plus i minus 1. Aha, dlaczego i minus 1? Razy b. Ponieważ przerw między pudełkami jest o jeden mniej niż pudełko, które rozpatrujemy. Jeżeli jestem piątym pudełkiem, to przerw mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tak więc jeżeli robimy to dla piątego pudełka, to musimy mieć numer pudełka minus jeden i to pomnożyć przez przerwę między pudełkami. Mam nadzieję, że jest to jasne. Damian był blisko. Właśnie z tą różnicą, że to wszystko by się przesunęło kawałeczek dalej, ale w zasadzie o to chodzi, tak? Czujemy to? Wiem, że jest tu parę osób, które wiedzą, bo poznaję was, fajnie was widzieć. Natomiast czy pozostali łapią? Czy coś jeszcze raz wyjaśnić? Okej, w porządku. I teraz jeszcze wam jedną rzecz zdradzę. Że to jest prawie dobrze, ale nie do końca. Ponieważ jeżeli byłbym pierwszym pudełkiem, zakładając, że pierwsze pudełko ma stać na samym początku tej kolejki, nieważne gdzie ta kolejka się zaczyna, ale na początku, to jeżeli wezmę, że jego pozycja to jest numer pudełka razy jego szerokość, to innymi słowy pierwsze pudełko wypadnie od razu w tym miejscu. Ono jakby będzie przesunięte o jeden w dal. Więc to i dla pierwszego pudełka powinno być równe 0, że w zasadzie nie przesuwamy go w ogóle. W ogóle go nie chcemy przesunąć. No i co wtedy musimy zrobić? To wtedy musimy zrobić, że ten numer pudełka będziemy sobie gdzieś tam przechowywać, ale odejmiemy od niego jedynkę. Od razu. Więc mając to na uwadze, możemy to nasze równanie zapisać w ten sposób. Że i równa się powiedzmy nr, numer pudełka minus 1, tak to zróbmy, i potem napiszemy równanie, że pozycja w x, tak już sobie to nazwijmy, jeżeli już wchodzimy powoli w grafikę, tak, więc pozycja w x to będzie i razy a, czyli razy szerokość, plus i minus 1 nadal i minus 1 razy b. Tu co prawda powinniśmy jeszcze zrobić jakby zabezpieczenie, żeby ta wartość nie była mniejsza niż 0, bla bla bla. No ale to już są tam pierdoły, ok? Więc w ten sposób konstruujemy to wszystko. Jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego sobie w głowie napisać lub napisać to na kartce, wymyślić takie coś, to, żeby potem to zapisać w formie ekspresji, to już jest naprawdę prosta rzecz. 99% ekspresji, które ja piszę, to jest tylko i wyłącznie to. Więc to jest bardzo prosta matematyka, która i ten fakt jest jakby przesłaniany, maskowany przez te wszystkie długie słowa, które tam powstają. Czyli discomp.layer, terefere, efekt, coś tam. I to potrafi przesłonić i zdawać się, że to jest dużo, dużo bardziej złożone niż jest w rzeczywistości. Więc odpalimy sobie Aftera raz jeszcze. I
spróbujemy zrobić dokładnie ten przykład. Tak więc zrobimy sobie jakąś kompozycję, zrobimy sobie tutaj w niej solida, który będzie miał, załóżmy, 20 na 20, no może trochę większy, niech będzie 50 na 50, żeby go było dobrze widać. OK. No i otwieramy oczywiście parametry od pozycji. Na razie zrobimy to tak, że rozdzielimy sobie wymiary, czyli zrobimy sobie separate dimensions i będziemy programować tylko x-a. OK. Więc zróbmy sobie ekspresję. OK. I teraz pytanie, czy znamy ten numer warstwy? No i tutaj jest znowu, Krzyśku, odpowiedź na twoje pytanie, co to jest to słowo indeks. To jest jedno z tych takich słów, które w Afterze występują tutaj w programowaniu i możemy z nich korzystać. Więc możemy sobie zajrzeć, zobacz, to ono będzie tutaj. To się będzie tyczyło warstwy, więc zobaczmy warstwę. Mamy jakieś sub-objects i tutaj mam jakiś source, time, coś tam, general. O, wysokość, szerokość, indeks, parent, bla, 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 bla. Więc to indeks się też nie bierze znikąd, więc ja wpiszę indeks i samo indeks na razie zostawię. Tutaj zaznaczam dobry nawyk, to jest to, żeby dawać średniki na końcu. I teraz jest 1. Dlaczego? Bo warstwa ma numer 1. Więc gdy zrobię sobie z niej duplikat, to ta warstwa, jako że już jest druga, będzie miała pozycję 2. Tak? To jest po prostu zwykła cyferka, która się tam wpisuje. Więc duplikuję, duplikuję, duplikuję i wszystko działa tak, jak powinno. Więc wywalmy to, więc wiemy, że mamy numer pudełka. Widzieliśmy tam również parametr width, więc mamy również szerokość pudełka. Więc mogę po prostu powiedzieć, że pozycja mojego pudełka to jest indeks razy jego szerokość. Razy width. Po prostu. I zobacz, to jest ten przypadek, kiedy już pierwsze pudełko już jest przesunięte. Dlatego ten indeks trzeba najczęściej odejmować. Najczęściej minus 1, a czasami są przypadki, gdzie więcej. Ale o tym za chwilę. Więc zrobimy sobie teraz duplikat i patrz, jakby każda kolejna kopia ustawia się idealnie kawałek dalej. To jest dokładnie ta sztuczka. Nic więcej. OK? Więc skasujmy to na razie i zróbmy jeszcze ten odstęp. Tak? Tak więc otworzymy sobie znowu ekspresję i napiszemy sobie, że to jest indeks razy width, ale plus, powiedzmy, indeks minus 1 razy jakiś odstęp, powiedzmy 20, ok? Albo nie, też 50 niech będzie. Albo nie, dobra, 20, przepraszam, niech będzie 20. I zobaczmy. Tak, i mamy dokładnie odstęp 20 pikseli między nimi. No prosta sprawa, mam nadzieję. Natomiast tutaj też kolejny dobry nawyk, który polecam, to jest to, aby nie zostawiać w ekspresjach nigdzie, przenigdzie takich luźnych cyferek. Luźnych cyferek, które do niczego nie należą. Tak jak mamy słowa index, width, height i całą masę innych, tak samo możemy tworzyć własne. Własne słowa, które nazywamy zmiennymi. I tutaj pamiętam, że napisałeś na fejsie, co to jest to var, którego się tam używa. No to jest coś, co w dobrych nawykach programistycznych powinniśmy zrobić. Powinienem pisać var, czyli to będzie nasze variable, czyli nasza zmienna. I muszę jej nadać nazwę. Niech to będzie odstęp. I powiem jej, że ona się równa 20. I potem dopiero używam już tego słowa wstęp tutaj. To jest o tyle wygodne, w tak prostym przypadku w zasadzie nie ma różnicy. Natomiast to o tyle wygodne, że jeżeli tej wartości używasz jeszcze gdzieś później dalej do liczenia kolejnych rzeczy, no to łatwo jest po prostu ją potem zmienić. Kliknąć sobie tutaj i zmienić ją na 80 i nagle będzie 80. Natomiast zauważysz, że jeżeli teraz zmienię tutaj na przykład z powrotem na 20, to tylko jedna warstwa się przesunęła. Tylko jedna. Żeby to zrobić dla wszystkich, no to musiałbym teraz kliknąć prawy klawisz, zrobić copy expression only, wkleić to na wszystkie pozostałe warstwy. OK. I teraz jest 20 między wszystkimi. No trochę roboty i przede wszystkim nadal mamy tą naszą 20 tutaj, która w zasadzie zgodnie z moimi zasadami nie ma racji bytu. Ona nie powinna tu być. Więc w tym celu tworzymy sobie jakieś parametry. I ja je zawsze tworzę na nulach.
Tworzę sobie nula, nazwijmy go ustawienia. I na tego nula mogę wrzucić sobie tutaj do efektów na przykład slider. Jest takie coś, jeżeli chcę zobaczyć więcej tych rzeczy, to one będą w grupie właśnie Expression Controls. Możemy sobie je tutaj rozwinąć. To są efekty, które niczego nie renderują. One niczego nie zmieniają, nie robią żadnych pikseli, nic takiego. To są tylko suwaki. Okay? Suwaki w różnych formach. Mamy jedną liczbę, mamy na przykład point controla, czyli taki, no, taki zwykły punkt, który można złapać. To wszystko jest animowalne. Tak? Mamy na przykład angle control. Jakby to są nadal tylko i wyłącznie cyferki. Fakt, że używamy angle control do czegoś, co nie jest kątowe, tak? Nie jest użyte do obliczenia kątów, nie ma znaczenia. To są tylko cyferki. Więc to wszystko kasujemy i nazwę sobie ten slider odstęp w ten sposób. No i teraz wracam do mojej ekspresji. No ale oczywiście to mi znika, więc muszę wrócić, zablokować i teraz mi nie zniknie. OK. Otwieramy ekspresję i teraz zamiast pisać ten odstęp 20, napiszę tutaj, że to jest to. I teraz znowu wielgachny kod. Tak, discom, player, bla, 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 bla. No ale jakby nie interesuje nas to. No i teraz zobacz, że zmieniając to, na ile było 20 na początku. OK. Duplikujemy. I ja mogę teraz w łatwy sposób dla wszystkich tych warstw, jako że one wszystkie korzystają z tego jednego suwaka, zmienić ten odstęp. I przez to to się wszystko elegancko rusza. Ale też zauważysz, że z prostego faktu, że dodałem tego nula, moja warstwa się przesunęła. Dodam kolejnego nula i kolejnego, jakieś warstwy na początku, to ten indeks pierwszego pudełka w kolejce zawsze rośnie. Więc ja bym chciał wiedzieć, ile muszę odjąć, żeby ta warstwa była cały czas na samym początku. I do tego celu na swoich ustawieniach, jeżeli robię kiedykolwiek coś na indeksie, oparte o expression z indeksami, ja sobie wrzucam przynajmniej slider, który nazywam first layer. I nadaję jemu taką wartość, która odpowiada pierwszej warstwie. Więc powiem, że 2 w tym wypadku, ponieważ mam ustawienia i moje pierwsze pudełko ma numerek 2. Więc teraz w tej ekspresji zajrzyjmy sobie. Zamiast używać słowa index, mam taką manierę, również taką dobry nawyk programistyczny, że zrobię sobie var i zrobię sobie coś, co nazywam INDX. Ale to jest tylko mój nawyk. Nazywam to INDX, dlatego że to jest bardzo podobne w nazwie do index, a dla mnie wewnętrznie oznacza, że to już jest indeks odpowiednio przeliczony. Więc to będzie się równało index minus cokolwiek wpisałem na tamtym sliderze, czyli to. OK, zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda przerażająco, ale OK. Więc teraz to słowo index tutaj musimy zamienić na INDX oraz tutaj na INDX i będzie w porządku, mam nadzieję. Zobaczmy, duplikujemy. Dla wszystkich, OK, przesuńmy to trochę. OK, działa. No i teraz jak dołożę kolejnego nula, albo na przykład, nie wiem, kamerę, albo adjustment layer, cokolwiek, i jeszcze jeden adjustment layer, to wszystko mi się przesuwa. Więc ja mówię, nie, weź to, niech to będzie czwarta warstwa jako pierwsza, więc wpisuję czwórkę tutaj i nagle wszystko oczywiście się odpowiednio przesunie. Damian się pyta, czy nie powinno być jeden. Właśnie jeden powinno być, jeżeli nic więcej w kompozycji nie masz. A ta sztuczka z tym, że 1, 2, 4, 10 polega na tym, że czasami chcesz mieć coś na górze nad tymi warstwami i wtedy ta jedynka musiałaby być większą jakąś liczbą. Jakby o to w tej sztuczce chodzi. Tak więc pytanie, czy to na razie rozumiemy. Jeżeli tak korzystałem z okazji, się trochę wepnął, nie zdążyłem się wspalać. Dzięki powodowi. I pytanie dodatkowe, czy przy tej transmisji będzie to dostępne gdzieś później do obejrzenia? Tego nie wiem, ponieważ mieliśmy dzisiaj różne problemy techniczne. Staram się to jakoś tam zarejestrować, ale nie zdziwię się, jeżeli nie wyjdzie. Okej, okay, no jest. Jakby sesja taka ad hoc, więc cóż, trzeba być na żywo. No dobra. To dzięki Ci wielkie za uczestnictwo i do zobaczenia następnym razem. Do następnego, hej.
Do następnego, cześć. A z wami oczywiście, moi drodzy, zostaję i będziemy robić dalej. Tak, tutaj Paweł powiedział tak, ogólnie powinno być i razy A plus B, tak jest. Tak, 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 tak. O tym żeśmy mówili. Nie wiem, Paweł, kiedy dołączyłeś, ale jakby o tym żeśmy już właśnie powiedzieli. Tak więc, jeżeli to jest w porządku, no to cóż możemy robić dalej. Tak więc Krzysztof się jeszcze pytał właśnie, jakie są te słowa takie kluczowe. A ja tutaj jeszcze zaznaczę, że zanim pójdziemy dalej, to używanie tego słowa kluczowego var to jest oczywiście dobry nawyk programistyczny, natomiast ekspresje, czyli tak naprawdę JavaScript, bo one na tym są właśnie oparte, są bardzo tolerancyjne i nawet gdybym tego nie zrobił, to byśmy nie dostali jakiegoś błędu. I ja oczywiście przyznaję, jestem winny tego, że nie zawsze robię te wary, bo mnie się po prostu nie chce. Natomiast czasami są przypadki, kiedy jest to wymagane, ale to już są konkretne przypadki programistyczne, kiedy mamy tak zwane bloki, gdzie mamy hermetyczne zmienne i coś nie wychodzi poza blok, bla, 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 bla. Dużo rzeczy, do których żeśmy jeszcze nie dorośli w tym spotkaniu. Mikołaj mówi, żeby pokazać wszystkim modulo. Okej. Modulo jest bardzo, bardzo fajną rzeczą, ale nie jest to jakby ukryta funkcja w afterze, czyli nie jest to jedno z tych takich zarezerwowanych słów, jak active, jak point of interest, albo jak przy warstwach with height. No tylko jest to po prostu operacja matematyczna, reszta zdzielenia. No i oczywiście lineara, tak jest, lineara też pokażemy. Są jakby najbardziej potężne funkcje, których warto jest umieć korzystać. Dobra, więc zanim zrobimy sobie modulo, rozumiem, że to możemy zostawić już, tak? Jest w porządku. Nadążamy wszyscy. Okej, okay, dobra. Jeden głos było, że tak, ale zakładam, że wszyscy potwierdzają. Okej, okay. To zrobimy sobie teraz coś innego, coś bardzo prostego również. Zrobimy sobie preset. Zrobimy sobie prosty preset wielokrotnego wykorzystania. Na zajęciach często jako takiego obiektu, którym się bawimy, robimy na nim ekspresję i sprawdzamy, co można z nimi zrobić, używamy solida z circlem na środku. Czyli circle oczywiście nakładamy, stryk. Teraz pytanie, gdzie się podział mój circle? No i odpowiedź brzmi, że mam solida, który jest 100 na 100, a radius circla domyślnie jest 75. Radius, czyli połowa szerokości, czyli on powinien być 50, aby idealnie się zmieścił na solidzie. Więc dokładnie tak to możemy zrobić. No i skoro my już będąc masterami ekspresji tak myślimy, no to dobrze byłoby zrobić sobie jakąś ekspresję, która automatycznie to będzie robiła. Sorry, niezależnie od wielkości solida, bo teraz oczywiście, gdy go zwiększę, no to kółko zostaje takie, jakie było. Więc robimy sobie z altem, klikamy w ten parametr i wpisujemy tutaj, no co, szerokość podzielić na 2. No nie ma nic prostszego. Więc możemy oczywiście wybrać tą szerokość stąd, ale możemy być hardkorami i po prostu wpisać z pamięci width podzielić na 2. I tutaj taka ciekawostka programistyczna, mam nadzieję, że ciekawostka. Dzielenie przez 2 jest bardziej kosztowne dla procesora niż mnożenie przez 0,5. Jakby to jest marginalna różnica, którą w zasadzie można zignorować, ale tak tylko zaznaczam. Więc czy podzielimy przez 2, czy pomnożymy przez 0,5 lub 0,5, nie ma różnicy. Może zostawię na razie podzielić przez 2, bo to jest takie bardziej ludzki zapis, bardziej ludzkie rozumowanie. Okay? No i wychodzi, że nasze kółko się mieści. Okay. Powiększmy je sobie. Ta-da! Solid się powiększa i oczywiście wszystko działa tak jak należy. Fajnie. Natomiast jest niestety pewien problem. Mianowicie taki, że jeżeli ja sobie zmienię na przykład, że wysokość jest większa, no to jakby to wygląda, że jest w porządku, ale jeżeli szerokość zwiększę, to zobaczcie, co się będzie działo. Moje kółko będzie wyłaziło poza obszar warstwy. Nie? Więc teraz musimy zrobić coś takiego, aha, no dobra, że ono jest
szersze niż jest wyższe, no to wtedy to musimy jakieś inne równanie napisać. Ok? Więc teraz pytanie, co musimy kiedy wybrać, żeby to kółko się dobrze zmieściło? Znowu to nie jest pytanie z aftera, tylko takie zwykłe na rozum. Jak można by opisać takie kółko, które zawsze się mieści w środku? Paweł, ja już wiem, że ty wiesz, bo widziałem na fejsie, co spostowałeś. Otóż to, Damian opisał to właśnie w ten sposób, o który mi chodziło, czyli że wziąć krótszy bok. I do tego, czyli wziąć minimum z dwóch wartości. Jeżeli znam szerokość i znam wysokość, to trzeba wziąć tą mniejszą wartość. I do tego właśnie służy to, co Paweł napisał, czyli funkcja minimum. Tak więc zobaczcie, że jeżeli napiszę sobie... W przypadku takich funkcji trzeba korzystać z klasy matematycznej tak zwanej. I tutaj znajdziecie ją w JavaScript Math. I tutaj jest cała masa różnych funkcji. I jedną z nich jest minimum. Więc trzeba po prostu napisać math.minimum. Więc bierzemy tak. I nawet macie napisane value 1, value 2, czyli jakieś tam wartości, które trzeba wpisać. Więc ja sobie tutaj wpiszę width i height. Na razie nie będę dzielił przez 2, tylko tak, żebyśmy spojrzeli. No i zobaczcie, mój solid ma 120 na 120, więc w zasadzie jest mu wszystko jedno. Ale jeżeli tylko zrobimy, żeby był na przykład tutaj tyle, a tutaj tyle, no to wychodzi 183. Jest mniejsza wartość, prawda? Więc 183 tutaj jest wpisane. Jeżeli zmniejszymy jego wysokość na 61, to 61 zmniejsza i 61 się wpisało. Więc prosta sprawa. Więc ta wartość działa, funkcja działa, dzielimy ją przez 2 i teraz już zawsze będzie to działać. Nieważne jak to będziemy ustawiać, to zawsze będzie działało w odpowiedni sposób. Ale czy na pewno? No zaraz się okaże. Zapiszmy sobie z tego preset, czyli biorę tego circla, możemy zrobić save animation preset, ja akurat wolę po prostu przeciągać na effect and presets. I nazwijmy to jakoś, no, teraz pytanie, czy to mi tutaj wskoczy. No dobra, weźmy sobie kropka. Dobra. Bla, 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 bla. Ok. Kropka. Więc ja chcę teraz ten preset nałożyć na naszą warstwę, na jakąś naszą nową warstwę. Zrobimy sobie tyle i tyle. Pstryk. I chcę nałożyć. Więc bierzemy apply. A, i mamy apply. Ten reset. Pach. No i co się stało? Stało się tyle, że gdy zapisywaliśmy preset, to wszystkie rzeczy, które żeśmy zmieniali, się w nim zapisały. A zmienialiśmy również center. Znaczy, może nie zmienialiśmy, tylko on się jakby dopasowywał do rozmiaru solida. Więc zobaczcie, nasze kółko jest, ono ma dobry rozmiar, ale jest tutaj. A powinno być tutaj. Tak więc do naszej ekspresji powinniśmy jeszcze dopisać pozycję samego kółka. Tak więc to powinno być w parametrze center. Więc wchodzimy w parametr center, no i tutaj już będziemy musieli liznąć troszeczkę tak zwanych tablic, czyli jeżeli ten zapis z takimi okrągłymi nawiasami kogoś przerażał, to teraz będzie jeszcze straszniej, bo dojdą jeszcze kwadratowe napisy, kwadratowe nawiasy. Więc środek, środek naszego kółka będzie w środku warstwy. Środek warstwy to jest połowa szerokości i połowa wysokości. Prosta sprawa, prawda? Więc w tych kwadratowych napisach, zaraz wyjaśnię, jak one działają, mogę napisać width i height i to w całości podzielić na 2. Mogę również, co prawda, zrobić tak, że to będzie height podzielone na 2 i width podzielone na 2. Z matematycznego punktu widzenia nie ma specjalnie różnicy. Natomiast to jest, wydaje mi się, bardziej elegancki zapis nieco, jeżeli zrobimy to w ten sposób. Ok. No i jest w tym miejscu, w którym powinno być. Teraz to zapiszemy sobie jako preset. Stryk. Kropka. Jest kropka. Nadpisz. Ok. Kasujemy to. Kasujemy tego solida. Zrobimy sobie kolejnego. Solid. Tyk i tyk. I nakładamy
sobie nasz ostatni preset. Tara! I wszystko w magiczny sposób działa. Tak więc teraz może chwilę o tych nieszczęsnych tablicach. Tak jak mieliśmy wcześniej tą naszą jedną zmienną odstęp, prawda, którą sobie zrobiliśmy, odstęp, to ona miała w środku jakąś jedną cyferkę, prawda? Mamy, była tam 20. Ale co jeżeli byśmy mieli, załóżmy listę nazwisk, tak? W waszej komórce macie listę kontaktów, na przykład names. Names. No i my tutaj nie chcemy mieć osobnej zmiennej, że name 1, name 2, name 3, name 4 to jest Jurek, Kasia, Mikołaj, cokolwiek, tak? Wojtek i tak dalej, i tak dalej. Tylko chcemy mieć taką jedną tabelkę, dosłownie tabelkę, w której będziemy mieli wszystkie te rzeczy, które nas interesują. I dokładnie tak działają tablice. Tak należy o nich myśleć. Więc wyobraźcie sobie taką tabelkę pionową. Pionową albo poziomą, nie ma to znaczenia. Dla tego przykładu przynajmniej. Okay. I w nich tutaj wpisujemy nazwiska. W tych polach wpisujemy nazwiska. Tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I to jest wszystko to jedno names. Natomiast każda komórka w tej tabelce ma swój numerek, ma swój indeks, tak jakby. Tak samo jak warstwy mają indeks. Więc to jest 0, to jest 1, to jest 2, 3, 4, 5, 6. I tylko to, co trzeba jakby wiedzieć, pamiętać, to jest to, że tablice są indeksowane, czyli numerowane od zera. Pierwszy element w tablicy jest 0. Pytanie, ile jest elementów w tej tablicy? No jest ich 7, ale ostatni element ma numer 6. Okay? Dlatego to, jak ktoś dopiero w to wchodzi, to potrafi być troszeczkę mylące. Ale jeżeli liczymy od zera, no to tak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak policzymy na paluchach, to 0 jest jedynką, jedynką jest... Lalala, tak? Jasne. Czyli mamy 7 elementów, ale ostatni jest... Ma 6 numer, ale jest 7 z kolei. Okay? Więc kiedy mówimy na przykład o pozycji, position, jakiekolwiek, to mamy po prostu tablicę, która ma dwie rzeczy w środku. W naszym myśleniu to jest X i Y, ale w myśleniu takim programistycznym, komputerowym, to będzie pozycja 0 i 1. Więc tutaj mamy jakąś tam wartość, 321 i 500, tam 300, wszystko jedno, tak, coś tam, coś tam. Jeżeli teraz chcę się odwołać do tej pozycji, chcę powiedzieć, co jest pozycja X, to muszę napisać pozycja i użyć takiego zapisu kwadratowego nawiasu i powiedzieć 0. I to znaczy zajrzyj tutaj na zerową komórkę i wyciągnij, co w niej siedzi. I to nam da wynik 321. Jakbym to 0 zamienił na 1, to by nam dało to 388, które jest na dole. Więc taki jest zapis. Technicznie rzecz biorąc, te tablice, jeżeli ktoś ma jakąś tam wyższą matematykę, był na matwizie albo na studiach jakichś tam lekko matematycznych lub informatycznych, to te tablice to są macierze i można je przez skalarne czynniki przetwarzać. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy jakąś tablicę, tudzież macierz, tutaj coś siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu, 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 to można to wszystko zrobić na przykład razy dwa albo po prostu pomnożyć przez jakąś jedną liczbę i wszystkie wartości w środku będą razy dwa pomnożone. Okay, to tak tylko zaznaczam. Dlatego właśnie mogłem stworzyć tablicę, która ma w środku wysokość i szerokość, tak jak napisałem tutaj, czyli po prostu wpisałem wysokość warstwy i szerokość warstwy do tej tablicy i podzieliłem przez 2, czyli każdą wartość w środku tak jakby podzieliłem przez 2 i to będzie wynik. I wynik jest tam 170 na 122. Czy to jest tablicowo jasne na razie? Okej, okay, jest jeden sygnał na tak jest przynajmniej, okej, fajnie. Jeżeli idę czasami za wolno, to mi powiedzcie, bo jakby też nie chcę, żebyście się czuli, że jakoś tutaj wam, nie wiem, to przekładam jak nie wiem, przedszkolakom, tak, jakby bardzo różnie. Bardzo różnie, z różną prędkością ludzie łapią, a ja po prostu nie mam od was bezpośredniego feedbacku, więc jak będę szedł za wolno albo za szybko, to mnie poganiajcie lub wstrzymujcie.
I tym pozytywnym akcentem zapraszam Was na 3-minutową przerwę. O, zrobimy sobie w ogóle timer przy okazji, który będzie odliczał 3 minuty przerwy, ponieważ ja muszę skoczyć, zakurzyć. Mhm. Zrobimy sobie tekst i napiszmy sobie, zazwyczaj kiedy robię tekst, na który muszę generować jakieś ekspresje, zwykle numeryczne, to po prostu wstawiam sobie takie hasze i zaczynamy pisać. Powiedziałem 3 minuty. Dobra, to zróbmy sobie 3-minutową kompozycję. To akurat będzie najłatwiejszy sposób, żeby to zrobić. 3-minutową kompozycję. Mamy warstwę tekstową, która trwa 3 minuty. Mamy kompozycję, która trwa 3 minuty, więc tutaj, żeby wyświetlić czas, w zasadzie my już wszystko znamy przecież. Musimy wziąć 3 minuty, to jest ile sekund? No trzeba zrobić 3 razy 60, nie? Nawet jak mi się nie chce liczyć. 3 razy 60. Nie? I odjąć obecny czas. I teraz będziemy mieli w sekundach, za ile wrócę. Zgadza się? No prosta sprawa przecież, nie? I to maleje, 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 maleje. Mam w sekundach, za ile wrócę z fajka. Prosta sprawa. To jest ultra piękne, bo teraz wejdziemy jeszcze w, skoro już, no tak, skoro o tym mówimy, no to jeszcze zaraz wejdziemy w resztę zdzielenia i w tak zwane modulo. Bo teraz tą wartość zróbmy sobie CT, czyli current timer, tak sobie to nazwę. Możemy zrobić to w taki sposób, że, ba, może nawet nie 3 razy 60, zobaczcie, ha. To są znowu cyferki, które gdzieś tam trzeba było wpisać na stałe. Ja tego bardzo nie lubię robić. To wszystko powinno być ultradynamiczne. Więc skąd mogę wziąć długość tego czasu, kiedy mnie nie będzie? Tak? Ustaliliśmy, że 3 minuty, no to mogę po prostu powiedzieć this comp duration. I skąd to wiem? No dlatego, że się domyślam, że coś takiego jest, a jeżeli nie ma, to zaglądam tutaj. Patrzymy kompozycja. Czy jest duration? Jest duration, proszę bardzo. Znaczy, że kompozycja potrafi, zna swoją długość. To nie jest jakby zbyt wygórowane żądanie od After Effecta, żeby każda kompozycja wiedziała, jak jest długa. Tak? Jeżeli After to wie, to kompozycja prawdopodobnie też wie. Więc teraz zrobimy sobie, w zasadzie wychodzi to samo, ale już jest w pełni dynamiczne. Skrócę kompozycję, będzie krócej. Wydłużę, będzie dłużej. No tylko teraz chcemy to na przykład zamienić na minuty i sekundy. Więc teraz spróbujmy zrobić tak. Zróbmy sobie zmienną o nazwie seconds. Secysy, chciałem powiedzieć. Seconds i to będzie obecny czas, który nam pozostał, tak? I trzeba by zrobić z niego modulo 60. 60 mogę wpisać, bo tyle mamy sekund w minucie. I to będzie to, a do tego musimy zrobić mins i to będzie CT podzielone na 60, ale z tego math floor i zaraz to wszystko wyjaśnię po tym, jak wrócę z fajka, a na koniec robimy mins plus dwukropek plus seconds, przepraszam. I powinniśmy, a no i oczywiście to też powinniśmy przecież jakoś tam zaokrąglić, no nie? Czyli zróbmy math floor. Ok. No i z tym pozytywnym akcentem Was zostawiam, idę zajarać i zaraz do Was wracam. No dobra, moi drodzy, Łukasz się jeszcze nie ogarnął ze Skype'em, więc nie będziemy czekać dalej. Znaczy ja czekam oczywiście, zadzwoń, ale no, idziemy dalej z tematem. Cześć, Sigi. No dobra, więc skoro
Co prawda nie planowałem robić dzisiaj z wami modulo. O, hello! No, siema. Nie planowałem robić dzisiaj modulo, no ale skoro już żeśmy zrobili, to sobie coś o tym powiemy. Modulo to nie jest funkcja wbudowana w afterze. Modulo, czyli ten taki znak procentu tutaj. Tylko to jest funkcja matematyczna. Tak samo jak mamy mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Tak samo mamy modulo, czyli tak zwaną resztę z dzielenia. Czyli w najprostszych słowach, jeżeli weźmiemy sobie jakąś liczbę, załóżmy 3 modulo 10, to innymi słowy pytamy się, ile dziesiątek mieści się w trójce? Żadna się nie mieści. I potem ile zostało? Czyli 0 dziesiątek się mieści i ile nam zostało z tej liczby po tym podzieleniu, po odejmowaniu dziesiątek? No została trójka, tylko i wyłącznie. Jeżeli zrobimy 5 modulo 10, to będzie dokładnie ta sama historia. Dziesiątek nie ma żadnych, jak odejmiemy żadne dziesiątki od piątki, to zostanie nam piątka. Jeżeli zrobimy to dla 8, będzie też to samo, czyli ile dziesiątek się mieści w ósemce? Żadna, więc ile nam zostanie z ósemki, jak odejmiemy żadną ilość dziesiątek? No 8. Jak damy 10 i modulo 10, to ile dziesiątek mieści się w dziesiątce? Jedna. Ile nam zostanie z tych 10, jeżeli odejmiemy jedną dziesiątkę? 0. Ok? I teraz zaczyna się najfajniejsza sprawa, bo jeżeli zrobimy sobie, ile na przykład dziesiątek mieści się w 13, tak, czyli 13 modulo 10, to wyjdzie nam 1. Jedna pełna dziesiątka mieści się w 13, to ile zostanie z 13, jak odejmiemy jedną pełną dziesiątkę? 3. I dzięki temu w zasadzie idziemy sobie tutaj i w tym miejscu wróciliśmy z powrotem na początek. I to jest najfajniejsza cecha tej funkcji modulo. Takie matematyczne, czysto zastosowanie może być takie, żeby sprawdzić, czy liczba jest na przykład parzysta. Jeżeli wezmę sobie 4 modulo 2, jeżeli mi zostanie 0, to znaczy, że liczba ta jest parzysta. Jeżeli będę miał 5 modulo 2, no to ile mi zostanie? 1, bo dwie dwójki mieszczą się w piątce, czyli dwie dwójki to jest 4, czyli jak od 5 odejmę 4, to zostaje 1, tak? Więc jeżeli operacja modulo 2 daje nam wynik 1, to znaczy, że liczba jest nieparzysta, jeżeli daje nam wynik 0, to jest parzysta. Natomiast to jest nudne, rzadko kiedy musiałem sprawdzać, czy jakaś liczba jest parzysta, czy nie, przynajmniej przy grafice. Więc to, do czego to się przydaje, tak jak ja lubię o tym myśleć, to jest zapętlanie jakichś tam rzeczy. I to wam teraz postaram się szybko zobrazować. Zróbmy tak i zróbmy tak. Złapmy sobie to, niech sobie będzie gdzieś tutaj z boku, co byśmy mieli cały czas referencję, że to tak działa. Niech to będzie sobie tutaj. Natomiast w międzyczasie wyobraźmy sobie jakieś coś, jakąś liczbę, która cały czas rośnie. Ok? Jakaś liczba, która na przykład cały czas rośnie, to jest czas, czyli time. I ten time sobie leci od zera do iluś tam, nie? Do długości kompozycji. Po prostu sobie rośnie, tak? Żeby to była skala, to tu jest 1, powiedzmy, tu jest 2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. Więc powiedzmy, że ja chcę zrobić równanie, które się nazywa time modulo 5. Na przykład. Czyli 3, 4, 5, 6, 7. I teraz. Jeżeli czas, jeżeli time będzie poniżej 5, no to jakby wynik tego działania, wiecie co, zrobimy sobie, żeby on był powiedzmy czerwony. Dobra. A nasz time będzie niebieski, tak jak w afterze jest ta niebieska kreska, nie, która się przesuwa. No nie, ona tu jest czerwona, ma niebieską główeczkę. No dobra, to niech będzie tak, niebieska. Więc time będzie tak tutaj, więc wynik tego będzie 0 w tym miejscu, tego modulo. Tutaj będzie 0. Jeżeli nasz czas będzie w tym miejscu,
no to będzie dokładnie ten sam wynik tego naszego równania modulo. Jeżeli dojdziemy do 4 i ileś tam, no to wynik naszego tego całego modulo też będzie w tym samym miejscu. Natomiast jeżeli przekroczymy tą piątkę, czyli pójdziemy na przykład na 6 w tym miejscu, no to to modulo patrzy, aha, tutaj jestem o 1 powyżej tej piątki, którą robię modulo, w związku z czym powinienem się z tego miejsca cofnąć na 1. Więc jakby to nasze modulo będzie się kręciło, mimo że czas będzie rósł cały czas w górę, to to modulo będzie się kręciło do piątki i będzie wracać o tą wartość, o którą piątka została przekroczona. Okay? Czyli będzie latać w kółko, latać w kółko, latać w kółko. I to jest ultra użyteczna sprawa. Jeżeli na przykład chcemy zapętlać jakąś kompozycję albo coś takiego. I również jeżeli chcemy odliczać czas. Tutaj mieliśmy ten nasz zegarek, który odlicza czas. I zobaczcie, że zrobiliśmy sobie pierwsze równanie pod tytułem weź długość kompozycji minus czas, który już minął. Czyli innymi słowy, ile zostało do końca. Tak? Czyli jesteśmy w tym miejscu. Długość kompozycji jest 8 sekund, powiedzmy. Czyli jesteśmy w tym miejscu, czy powiedzmy w tym, na dwójce. Tak? Czyli bierzemy długość, odjąć tą dwójkę i to znaczy, że zostało nam 6 sekund do końca. Więc bierzemy te, ile zostało nam sekund do końca i robimy z nich podłogę tak zwaną, czyli floor, czyli zaokrąglanie w dół. Jeżeli tego nie zrobię, zobaczcie, to ta nasza zmienna, którą stworzyliśmy, CT, jeżeli nie zrobię tego mat floora, będzie tak zwana zmienno-przecinkowa, czyli coś tam będzie po kropce. Aha. Ileś tam sekund zostało i jakaś jeszcze dziesiąta część sekundy. Okay? Więc ja sobie zrobię z tego math floor, bo jakby zegarki aż tak perfekcyjne nas nie interesują, więc zrobimy sobie math floor. I tutaj przypominam, skąd można te funkcje znaleźć, gdzie można je znaleźć. W tym menu będzie JavaScript math i tutaj mamy całą masę rzeczy. Jedną z nich jest floor, zaokrąglanie w dół. Mamy CIL, czyli ceiling, czyli zaokrąglanie w górę, oraz zwykły round, czyli zaokrąglanie do najbliższej całkowitej liczby. Okay? Takie są operacje matematyczne. Więc robię sobie math floor. No i jak chcę to zamienić na ile sekund z minuty zostało, to muszę tą liczbę zrobić modulo ile sekund jest w minucie. Tak? Czyli zrobię sobie, że to będzie CT modulo 60, bo tyle mamy sekund w minucie. I teraz zobaczcie, że zostało, mieliśmy równo 3 minuty, tak? Więc tak, i mamy 59, 8, aż dojdziemy do momentu, gdy minie dokładnie cała pełna minuta. Zobaczcie, tu jest marker jednej minuty. Tak? Więc jak przejdziemy przez to, to ta wartość znowu wskoczy na tą 59. I będzie maleć, i będzie maleć, i będzie maleć, i będzie maleć. Więc teraz tylko, żeby wiedzieć, ile minut nam zostało, no to musimy znowu wziąć cały ten pozostały czas w sekundach, tak, czyli to nasze CT, które zrobiliśmy, i podzielić go na 60, czyli ile całych 60 mieści się w tym czasie, który pozostał. No jeżeli tak zrobimy, no to niestety będzie też, zobaczcie, jakaś wartość zmienno-przecinkowa, tak? Mamy 3 minuty i teraz mamy 2 minuty 98% z minuty oraz 50% z minuty i mniej, i mniej, i mniej, i mniej. Nas interesuje tylko i wyłącznie ta liczba przed przecinkiem, więc musimy z tego zrobić również zaokrąglanie w dół. Math floor. I jak tak zrobimy, to w zasadzie mamy już te dwie rzeczy. I teraz jakby pytanie, które często może się pokazać, to jest to, dlaczego teraz nie widać tych sekund i tego CT? No dlatego, że ostatnią operacją, jaką wykonujemy w ekspresjach, jest właśnie ta funkcja. Jakby ekspresje nie wiedzą, czy my tego kiedykolwiek potrzebujemy użyć. Może żeśmy sobie napisali, bo jesteśmy po prostu wredni i chcemy dołożyć cyklów procesora. Nie, po to, żeśmy to wszystko tak ponazywali, żebyśmy mogli teraz to w ostatniej linijce wykorzystać, więc teraz sobie napiszemy, że chcemy pokazać, ile zostało minut i to będzie po prostu cyferka. Do tego dołożyć jeszcze z dwukropek, taki jak w zegarkach mamy, tak? I po tym dwukropku dopisać jeszcze, ile sekund zostało.
Pyk. No i teraz powinno wszystko już wyglądać w odpowiedni sposób. Tom, tom, tom. Czy jakieś pytania do tego modułu i do tego zaokrąglania w górę, w dół? Nie, nie, nie. CT możesz sobie nazwać jak ci się podoba. To jest twoja nazwa zmiennej. Rzecz w tym, że po prostu używaliśmy jej kilkukrotnie, więc po to zrobiliśmy sobie tą nazwę zmiennej. Nie musielibyśmy tego robić, ba. To wszystko moglibyśmy zapisać w postaci jednej linijki, tylko że to już byłoby wtedy trudne do rozszyfrowania. Więc to możemy sobie nazwać na przykład pozostały czas. Tutaj są pewne zasady, jeżeli chodzi o nazewnictwo tych rzeczy. Myślę o tym tak jak nazwy użytkowników w mailu, ok? Jakby spacji nie możesz mieć, często nie możesz zacząć od cyferki, często nie możesz zacząć od jakiegoś specjalnego znaku i tak dalej. Więc te same zasady tyczą się nazewnictwa zmiennych. Więc nazywasz sobie to tak jak chcesz. Jeżeli teraz to zaakceptuję, to dostanę błąd. Dostanę błąd, ponieważ CT nigdzie nie występuje. On mi tutaj mówi, że property o nazwie CT nie istnieje, bla, bla, bla. No ale zaraz, tutaj mam CT. No tak, ale nie powiedziałem nigdzie wcześniej, czemu to CT się równa. Więc albo tą nazwę zmienię na CT, albo tą nazwę zmienię na pozostały czas. Ok? Czyli mogę sobie to tak nazwać. To, co zrobiłem sec tutaj i min, to też są moje nazwy. Ok? Jakby mogą być zupełnie dowolne, prawie zupełnie dowolne. To, jak nie mogą się nazywać, to nie mogą się nazywać jak coś, co występuje tutaj w tym menu. Czyli jeżeli chcę sobie, załóżmy, policzyć jakiś czas, no to przecież mógłbym sobie to nazwać time, prawda? Natomiast no właśnie after będzie się zachowywał troszeczkę dziwnie, ponieważ nie zgłosi nam, że nie możemy użyć słowa time jako nazwy dla naszej własnej zmiennej. I błędu nie będzie, a ekspresja nie będzie działać tak, jak oczekujemy. Więc jakby dobrym nawykiem, jeżeli chcemy się tego zacząć uczyć i mieć pewność, na przykład dodawać podłogę przed nazwą zmiennej. To jest jakby na pewno bezpieczne. Okay. Natomiast no, to już wchodzimy w takie dobre nawyki. Na razie chodzi o ogólną zasadę. Więc niech to się nazywa pozostały czas, jak się nazywało przed chwilą. I teraz będzie wszystko działać. Mogę również, tak, Jasiek pisze, że najlepiej dupa, oczywiście, jeżeli nic nie działa i nazwiesz dupa, to jakby z jakiegoś magicznego powodu zaczyna działać, to wszyscy programiści wiedzą. Do tego, powiedziałem, że można to wszystko zapisać w jednej linijce, więc spróbujmy teraz to zrobić, zupełnie bez wykorzystania tych zmiennych, więc tak. Na początku mamy minuty. Minuty to był math floor z pozostałego czasu na 60, czyli zróbmy, że math floor z czegoś, co jest podzielone na 60, tak, w ten sposób. I to coś to jest dokładnie to. Czyli mamy math floor z math floora, tak, więc będzie tak, plus ten dwukropek, plus, i teraz mamy sekundy, tak? A sekundy to był ten math floor modulo 60, czyli to modulo 60. I teraz teoretycznie powinno to działać identycznie, bez żadnego błędu, natomiast weź to teraz rozszyfruj, nie? Jest po prostu trochę zagmatwane, więc te zmienne, które dodajesz, są jakby dla twojej wygody i dla czystości zapisu. Tak, Jasiek, oczywiście, podłoga to jest prototypowanie, tylko to są chyba dwie podłogi, więc jakby tak jak mówię, nie wchodzę w to, bo to jeszcze nie ten moment, żeby o tym gadać. Więc, Krzysiek, w porządku? Tak, może być? Okej. No to niech pomyślę, co dalej. OK, możemy zrobić jakieś proste zapętlanie kompozycji. Bardzo proste. To sobie skasujmy i zróbmy sobie kompozycję, która trwa na przykład 3 sekundy. I będzie 100 na 100. Nałożymy na to nasz cudowny preset o nazwie kropka. Pyk.
zrobimy sobie tutaj, nie wiem, wiggla 2 razy na 50. To rozumiem, że jakby wszyscy przynajmniej kiedyś używali, prawda? Wiggla tłumaczyć chyba nie trzeba, to jest taka wbudowana funkcja. Nie trzeba się nad nią dużo zastanawiać. OK. Mamy, że to sobie tutaj lata. No i teraz niech to będzie kropka. Ja teraz tą kropkę chcę sobie wstawić do nowej kompozycji, która będzie miała, załóżmy, 10 sekund. OK. Więc wstawiam tą kropkę. No i jest problem, że trzeba ją zapętlić. No nie? Tutaj się urywa, bo taka jest długość kompozycji, więc trzeba to zapętlić. No więc jak się zapętla? Gdy mamy materiał wideo, możemy kliknąć prawy klawisz Interpret Footage i wtedy tutaj możemy wejść i wybrać opcję, ile razy coś się powinno zapętlić. To mogę pokazać bardzo szybko. Zobaczmy to. OK, Maciej mi się rozkręca. Prawy klawisz Interpret Footage Main. I tutaj mam opcję loop 10 razy na przykład, tak? To wszystko mogę zrobić. Natomiast z kompozycją już tego nie zrobimy. Przy kompozycji trzeba używać jakichś tam specjalnych mechanizmów, bla, 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 które kosztują parę tam dolców. Albo napisać prostą ekspresję, która składa się z dwóch słów. Uruchamiamy Enable Time Remapping, który teraz pozwoli nam, gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, to możemy te klatki kluczowe przekopiować. Kopiuj, idziemy tutaj, wklej, idziemy tutaj, wklej. No to nie zajmuje dużo czasu, można w ten sposób. Tak, że to się cały czas będzie zapętlać, zapętlać, zapętlać. Można, mając te dwie klatki kluczowe, użyć ekspresji takiej specjalnej, wbudowanej do celów zapętlania klatek kluczowych. Więc możemy to otworzyć. Zaznaczam, to jest do zapętlania klatek kluczowych. Okay? Nie kompozycji, nie czasu, tylko klatek kluczowych. Więc tutaj będzie, nawet nie wiem, co to jest, w global chyba. Nie? Nie w global, property. Tak, property, jest loop out duration na przykład. Taka wbudowana funkcja, stryk, klikamy i to teraz nam zapęti te klatki kluczowe. Okay? Natomiast no, to też nie jest ultra wygodna metoda moim zdaniem. W zasadzie nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem loop out duration kiedykolwiek. No plus jest taki, że na klatkach kluczowych możemy sobie zdefiniować, jak to się szybko dzieje, tak? No a to się potem zapętla. Natomiast to, co chciałem zrobić, to jest napisać zupełnie własną ekspresję do zapętlenia tego. Ekspresja będzie wyglądała w ten sposób. W zasadzie, jeżeli czas, który nam minie, tak, czas kursora, przekroczy długość tej oryginalnej kompozycji o nazwie kropka, to powinien się zapętlić i wrócić do początku. Czyli to jest dokładnie to, co robi nasze modulo. Idzie, 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 dochodzi do jakiejś granicy i wraca z powrotem. Więc to jest dokładnie to, co modulo robi. Więc żeby to zrobić, musimy sobie napisać, że time modulo oryginalna długość kompozycji. Inaczej, długość oryginalna długość kompozycji, no tak, tak. Długość oryginału kompozycji. Czyli tutaj znowu musimy użyć jakiegoś słowa magicznego. To nie będzie discomp layer duration, bo nie chodzi nam o długość tej kompozycji, w której teraz jesteśmy, czyli tam do 10 sekund, tylko do długości źródła kompozycji, na której piszemy ekspresję, czyli źródła tej kropki. No i jest takie słowo, które się nazywa source. Source.duration. Zostawiamy to w ten sposób i nasza animacja, czas w zasadzie odtwarzania tej kompozycji już się zapętlił. I będzie trwała tak długo, jak tylko chcemy. Czy mi się wydawało, Łukasz, coś chciałeś powiedzieć? Tak, tak, poczekaj, ja przedzwonię do ciebie za chwilkę, ok? A, dobra, w porządku. Zadzwonię. No, dobra, okay. Dobra, na razie, hej. Tak więc to jest taka najprostsza, najfajniejsza moim zdaniem sztuczka, która pozwala właśnie zapętlić chociażby kompozycję. Pytanie, czy można animować loop outa? No właśnie zdaje się, że nie można. Jakby taka jest jego natura. Można by go, może nie samego loop outa, tam można by na pewno jakieś warunki napisać, że teraz loop out działa, a teraz nie działa. Natomiast no ja między innymi dlatego nie lubię loop outa, bo on jest oparty o jakieś tam klatki kluczowe i tak dalej.
Więc jak używasz lupana, czy można go animować, żeby go włączyć, wyłączyć i animować dalej? Czyli rozumiem, że chcesz przez pewien czas mieć jakiś cykl, który się powtarza, a potem iść dalej z klatkami kluczowymi. Rozumiem. Można by, ale nie samego lub auta. To trzeba by napisać własną wersję lub auta. Bo można, tak. Na pewno można. Mhm. Aha, to nie musi być lub auto. Okej, okay, no to widzisz, jakby musielibyśmy dokładnie doprecyzować, co... co dokładnie próbujesz zrobić. Jakby ty to nazywasz loop out i to od razu powoduje, że ja myślę w konkretny sposób o tym problemie, a to wcale niekoniecznie musi być ten problem, który masz do rozwiązania. I to są takie myśli, które wy również powinniście mieć, jak macie jakokolwiek trudność przy afterze. No dobra. To zobaczmy, co możemy dalej zrobić. Widzę, że coś piszecie. Chodzi o nie, na przykład tej kropki, że lupujesz 5 razy wiggla i potem animujesz po swojemu. No tak, ping-pong może być, bo chyba go można nawet ograniczyć, prawda, Paweł? Zdaje się, że można tam mu wpisać, że zlupuj go tyle razy. Nie dam głowy, tak jak mówię, rzadko kiedy na klatkach pracuję, więc to mnie... mamy cycle, no tak, nie mamy tutaj ping-ponga. Mhm. Mamy ten, numer keyframe, cycle duration. To powinno jakoś tam działać, natomiast pamiętam, że ile razy nie próbowałem tego jakoś użyć, to prościej było mi to zrobić w jakiś inny sposób, w zależności od tego, co chciałem zrobić. Weź, Łukasz, ścisz sobie mikrofon, bo jak tam klepiesz na klawiaturze, to strasznie tu słychać to u mnie. Aha, okej. Okay. Dobra. Mhm. No tak, dwie klatki, hula i wszystko działa. No pewnie, no jakby mówię, to wszystko bardzo zależy od przypadku, jaki jest do zrobienia. No mam na przykład taki... takie coś, zaraz wam pokażę. To będzie tutaj. Projekty. Mogliście to już widzieć kiedyś. To jest, mimo że stare, to jest to nadal bardzo ładny przykład tego, jak rzeczy działają. Na przykład taka animacja, nie? Więc ona oczywiście jest dłuższa niż cała kompozycja, więc idealnie do ping-ponga, znaczy nie do ping-ponga, tylko do loop-outa albo do czegoś tam, prawda? Zanimowałem sobie... Ups, chyba nas rozłączyło na chwilę. Jesteście? Jesteście? Bo coś przerwało na chwilę chyba. Okej. Okay. Tak, coś się rozłączyło. No więc właśnie, na przykład mamy tutaj taką animację i oczywiście te kulki... Cała ta animacja trwa dłużej niż jeden cykl obrotu. Więc to się idealnie nadaje do tego, żeby tutaj zrobić tam dwie klatki kluczowe i zrobić loop outa i tak dalej. Natomiast to zupełnie nie jest w ten sposób zrobione. Jakby tutaj są inne właściwości, które można było zapisać w inny sposób. Więc mam wszystko przygotowane tak, że mogę teraz w zasadzie zmienić sobie niemalże każdy parametr tego atomu, który tutaj widzimy, łącznie z prędkością, z jaką te kulki się obracają. Tak, wszystkie idą bardzo powoli.
Możemy kontrolować, żeby się nie zderzyły ze sobą, czyli jakby każdą możemy przesunąć w prawo, w lewo na tym miejscu, na którym są, czyli zacząć je z innego miejsca obracać. Mamy szerokość tych orbitek, które tutaj mamy, mamy generalnie nachylenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to wszystko jest w pełni kontrolowane i zdecydowanie ja wolę takie rozwiązania i generalnie takich rozwiązań staram się trzymać. Natomiast czy w jakimś momencie loop out nie byłby lepszy niż cokolwiek innego, no to już bardzo zależy od przypadku. Dobrze, że Jasiek przypomniałeś mi jeszcze o linearze, bo to jest coś, co byłoby bardzo przykro, gdybym dzisiaj nie omówił i zapomniał o tym. Więc do tego loop outa wrócimy, jak sobie będziemy dyskutować, jak zakończymy jakby oficjalną tą część. A teraz jeszcze zrobimy sobie szybko lineara. Linear jest bardzo takim przyjemnym. A, jasne, jasne, tak. Linear jest taką funkcją, powiedzmy, on liczy proporcje. Okay? Jakby technicznie rzecz biorąc jest to liniowa interpolacja, ale tak na chłopski rozum, najprościej, już nie wchodząc w trudne jakieś tam słowa, to jest po prostu proporcja. Czyli nawet wam przytoczę taką małą historyjkę. Ostatnio zacząłem, słuchajcie, piec własne pieczywo. Jak to się przekłada na aftera i na liczenie proporcji? Otóż przekłada się tak, że nie miałem miarki żadnej, ok? Musiałem odmierzyć równo 230 ml wody, nie miałem żadnej miarki. Wiem, że tam kubki mają tam 250 czy ileś, ale chciałem być dokładny, tak? Miałem wszystko wyliczone i tak dalej. No więc zacząłem kombinować, chodzić, zaglądać do lodówki i znalazłem w lodówce puszkę po jakichś tam brzoskwiniach czy po ananasach, która miała napisane 314 ml, równo. Znalazłem kubek, który jak przyłożyłem go do tej puszki, miał dokładnie tę samą szerokość podstawy. Okay? Czyli miałem kubek, który miał tą samą szerokość podstawy, pstryk. Więc wiedziałem w tym momencie, że ta wysokość, która tutaj jest, czyli zmierzyłem, jak puszka jest wysoka, wyszło mi na to, że ona miała tam chyba 8 cm. Wiedziałem, że 8 cm przy tej szerokości podstawy, która dla kubka i dla puszki jest taka sama, to jest 314 ml. Innymi słowy, znaczy 8 cm to jest 314 ml. A pytanie jest, ile muszę centymetrów wody wlać do tego kubka, aby uzyskać tyle, ile chciałem, czyli 230 ml. I to jest najprostsza proporcja na świecie, bo jeżeli robimy coś takiego, to musimy na krzyż pomnożyć, czyli mnożę to 8 cm przez 230 ml, a potem dzielę przez to 314. I tutaj tara, wychodzi nam właśnie taka prosta proporcja. Wyszło mi, że tam było 5,6 cm wody, które musiałem wlać. Świetnie, dziękuję, zrobione. Więc taka mała anegdota. Natomiast to, co robi linear, technicznie rzecz biorąc, zamienia nam jeden zakres wartości na drugi. Żeby to pokazać najprościej, zróbmy sobie, niech pomyślę, jakiś zegarek może, albo nie, zrobimy sobie dwa solidy, ba, nawet zrobimy, a dobra, dwa solidy, najprościej dwa solidy. Ok, zróbmy sobie 300 na 20 i zrobimy sobie drugi taki sam solid, który będzie troszeczkę wyżej i to będzie nasza walizka, ok? Zmienimy sobie tylko kolory, żeby dół był troszeczkę bardziej szary, a góra, o właśnie, góra niech będzie biała. Dobra, więc to jest nasza walizka. Walizka powinna mieć zawias. Zawias powinien się znajdować gdzieś tutaj. Ok. I sobie przypniemy ten zawias, tą górę od walizki. Góra, to będzie dół. Przypniemy je sobie do tego zawiasu. Oczywiście moglibyśmy anchor pointy przesuwać, ale jakby przesuwanie anchor pointów
jest, jeżeli jest nieuzasadnione, to bardzo, bardzo, bardzo mocno, staram się tego zawsze nie robić, bo potem problemy się potrafią mnożyć. Więc my teraz chcemy sobie zrobić otwieranie walizki. Okay? Czyli będę sobie tutaj ruszał tym nulem, będę sobie nim obracał. No więc teraz, no jakby najprostsza rzecz jest taka, że ok, chcę sobie zanimować otwarcie walizki. Tak robię od klatki kluczową stąd dotąd. Załóżmy jakieś minus 120 stopni, wydaje mi się, że jest sensownie. Ok, znaczy walizka mogłaby się otworzyć do końca, no ale powiedzmy, że to nie jest walizka, tylko laptop lub coś innego, co ma limit otwarcia. Ok, czyli coś takiego. I w ogóle możemy dół przypiąć do góry. I tego nula do, w zasadzie może być tak, i teraz jak dołem ruszymy, górą jak ruszymy, to wszystko nam się powinno ruszyć, ok, fajowo. No ale dobra, zostawimy na razie tak. Więc od zera tam do minus 120 stopni. Natomiast no, kiedy otwieram walizkę, to myślę sobie, że jakby ona jest albo otwarta w 0%, albo otwarta w 100%. Czyli innymi słowy pytam się, jak bardzo walizka jest otwarta. Okay? I teraz jest zamknięta, a teraz jest 100% otwarta. Mimo, że jakby kąt, który tutaj jest, jest tam minus 120. Tak to, jaki to jest kąt, jest bez znaczenia. Więc ja sobie zrobię slider, który wrzucę na nasz zawias, oczywiście tutaj. I powiem mu otwarcie walizki. Tak, to jest moja waliza, którą chcę sobie otwierać. I ja sobie tylko wymyślam w głowie, kompletnie nie muszę tego nigdzie tutaj wpisywać, że to będzie działało od 0 do 100 stopni. Okay? Od 0 do 100%, powiedzmy. Mimo, że tu nie ma procentu nigdzie ani nic takiego, to ja sobie wymyślam, że ta wartość będzie od 0 do 100 pracowała. No więc teraz mogę na przykład wpisać, słuchajcie, bezpośrednio to, oczywiście do tego otwarcia walizki, tak? No ale teraz to oczywiście też pracuje od zera do minus tam iluś, tak? Natomiast ja chcę zamienić tą wartość, którą tutaj wpiszę, która będzie działała od zera do 100, na wartość, którą ma to oznaczać dla rotacji. A dla rotacji ma to oznaczać od zera do minus 120. Ok? Czyli innymi słowy, zanim to zrobimy, przejdziemy sobie na chwilę do Photoshopa znowu, więc wyobraźcie sobie takie dwie osie. Jeżeli żaden inny sposób myślenia o funkcji linear wam nie pomoże, to już powinno. Narysujmy sobie dwie osie. I to jest wejście, ok, to jest input, to jest output. To jest to, czym wychodzimy. Tu mamy in, to jest out. I teraz, my wiemy, gdzie zaczyna się ten input i gdzie się kończy. Mamy start i end. I to samo wiemy tutaj, jaki jest początek i koniec tej osi. Okay? Więc ja w tym momencie, na tym inpucie, mówię sobie, załóżmy, że to jest od 0 do 100. Okay? A to będzie od 0 do 10. Powiedzmy w ten sposób, żebyśmy mogli to w głowie zrobić. Więc powiedzmy, że ja sobie tutaj wybieram wartość 20 i chcę zobaczyć, jaka byłaby jej wartość, gdybym to zrobił nie na tej osi na górze, tylko na tej na dole. No to co robi linear, to sobie pyk, 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 rysuje krechę i wychodzi mu, że to by było 2. Tak? W tym momencie. Jesteśmy w stanie to w głowie zrobić, bo to jest 10 razy mniejsze, tak? Więc prosta sprawa. Natomiast jeżeli byśmy mieli to, że to jest 103, od minus 103 do załóżmy 108, tak, a tutaj jest od 10 do 101, no to już sprawa nie jest taka prosta, prawda? W głowie tego nie policzymy, musielibyśmy pisać tą proporcję, a linear sobie spojrzy, ok, chcesz 20, dobra, pyk, 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 rysuje sobie krechę i patrzy, a tu mówisz, że jest tam minus 300, coś tam, więc to jest to, co robi, to jest to, co robi linear. Ja tak lubię o tym myśleć, więc w naszym przypadku będziemy mieli wejściowe dane, które się zmieniają od, powiedzieliśmy sobie, że będzie to od 0 do 100, tak? Bo tak będziemy sobie ruszali tym suwakiem, żeby on był od 0 do 100. W domyśle to będą procenty, a chcemy, aby wynik tego
był również od zera, czyli gdy walizka jest zamknięta, od zera, ale do minus 120. Tak? Do minus 120. Pyk, pyk, pyk. Bo akurat wygląda na to, że minus 120 wygląda dobrze. Ok? Więc teraz tylko pytanie, jaka będzie ta wartość na górze, której szukamy. Tak? Co to będzie to? Co to będzie to, o, to, o, to, o? No to będzie nic innego, jak wartość tego naszego slidera, którą sobie weźmiemy tym ślimakiem, którego mamy w afterze dostępnego. I to jest dokładnie to, co zrobimy. Więc zajrzymy sobie tutaj. Pstryk. Skasujmy, żeby nie było, że coś tam oszukujemy. Pstryk. Piszemy. Linear i nawias. Taka jest notacja. Zauważyliście, że jak robiliśmy math floor, to też robiliśmy nawiasy. Jak robiliśmy math min albo max, też robiliśmy te nawiasy. Tak? I podajemy w środku jakieś cyferki. W zależności od tego, czego taka funkcja, bo tak to się nazywa, od nas oczekuje. Więc pierwszym parametrem, jakim linear od nas oczekuje, to jest, czego będziemy szukać. Tak? Którą wartość chcemy przeliczyć na coś innego? No chcemy przeliczyć wartość tego otwarcia walizki. Pokazujemy na to i zobaczmy, ok, napisało się, że pierwszy parametr to jest tam efekt otwarcie walizki. W porządku. Kolejne dwie cyfry, jakie teraz podamy, to będzie początkowy i końcowy granice, tak? Limity, zakres działania tej pierwszej wartości. No czyli nasz suwak ma działać od 0 do 100%, tak? Do 100 po prostu, więc damy od 0 do 100, tak jak narysowaliśmy w Photoshopie. I na co to chcemy zamienić? No od 0 do minus 120. I to wszystko. I nic więcej. Zobaczmy teraz otwarcie walizki. Mamy 100% otwarcia walizki, czyli mamy minus 120 stopni tutaj na dole. No i świetnie. I zobaczcie, że ta wartość, nieważne czy przekroczy, wyjdzie poza zdefiniowany zakres czy nie, to jakby jest odcinana granicami tego zakresu. Nie, nieważne, że Jasiek się pyta, czy nieważne, że stopnie rotacja zmieniamy na floata, czyli na cyferki zmiennoprzecinkowe, tak? Czyli z czymś po kropce. Nie, zupełnie nieważne, bo to są tylko to, czy to jest kąt, czy coś innego, to jest nasza interpretacja, tak? I co robimy z tą liczbą. Natomiast to są tylko zwykłe liczby. Im jest dokładnie wszystko jedno. Ja zamiast tego slidera mógłbym na przykład używać tutaj angle controla, jeżeli bym chciał, tak? I bym powiedział, że nie z tego chcemy brać tego slidera, tylko na przykład chcemy brać z tego. To dla niego nie ma żadnej różnicy, bo to nadal jest cyferka. W tym momencie to jest cyferka 0. Tak? Ruszę to do 100 i też będzie działać, tak? I dalej już nie pójdzie. Nieważne, jak mocno tym będę kręcił. Możemy zamiast tego użyć na przykład point controla. Dlaczego nie? Wrzucam point controller i teraz powiem, że by wziął z tej cyferki na przykład, tak? Czyli z parametru x tego point controla. Pstryk. I to też nie ma znaczenia. Zupełnie. Jak to się ma? Bo nieraz jak używamy rotacji, przeliczamy kąty na radiany i drugą stronę. Tak. Tutaj używamy widocznie tylko kątów. I jest jakaś zależność, kiedy się używa kątów radianów, bo skąd mam wiedzieć, że to nie są akurat radiany? To zależy od funkcji matematycznych. Jakby tutaj nie używamy żadnej funkcji matematycznej, pracujemy tylko na... Przez funkcje mówię na przykład trygonometryczne, tak? Sinusy, kosinusy. Sinusy, kosinusy pracują w radianach, w związku z czym najczęściej cała arytmetyka z tym związana, jakieś tam równania okręgu i tak dalej. One też matematycznie w naturalny sposób pracują w radianach. Natomiast żeby to wpisać do tej kontrolki, bo ludzie raczej myślą w kątach niż w radianach, no to wynik naszego równania czasami trzeba zamienić z radianów na kąty, czasami w drugą stronę. To naprawdę nie ma, jakby zagadka nie tkwi w afterze, tylko w tym właśnie zrozumieniu samego problemu. Paweł podpowiada, że checkbox działa inaczej. No tak, bo on nie ma suwaków, tylko wartość true albo false, czyli 0 lub 1, ale checkboxa też mogę użyć, jakbym się uparł. W ten sposób, że zrobimy sobie checkbox kontrola, pstryk i powiemy, że teraz weźmiemy sobie to i checkbox nie zmienia się od 0 do 100, tylko od 0 do 1.
No i teraz jak będę sobie zaznaczał checkboxa, to mogę po prostu mieć otwartą walizkę albo zamkniętą. Nie będzie płynnego przejścia, tak? Ale no jakby mogę to włączyć, wyłączyć. Więc tyle chyba, jeżeli chodzi o linear. Linear ma jeszcze dwie różne inne odmiany, dwie czy trzy chyba różne inne odmiany, które tyczą się, myślcie o tym jako klatkach kluczowych, interpolacji, tak? Liniowa interpolacja to jest taka, interpolacja Easy Ease, którą znamy, czyli F9, jest taka, tak? No i potem mamy jeszcze Ease Out, taki, i mamy Ease In, taki. Więc jakby są również odmiany lineara, które przyjmują, działają dokładnie tak samo, tylko że zachowują się tak jak te krzywe. Czyli możemy sobie zrobić zamiast tego, cofnijmy to na razie. OK. Zamiast linear zrobimy sobie is na przykład. Zrobię is i teraz zobaczysz, jak będę sobie tym animował. Tak, to na początku jakby to się bardzo powoli podnosi, a potem przyspiesza. No bo właśnie dlatego tak działa is, tak? Ja staram się ruszać z jedną prędkością myszką i potem to elegancko zwalnia, bo się kończy otwierać, tak? To jest dokładnie tak samo, jak działa Easy Ease i Ease In, Ease Out na klatkach kluczowych. Czy jakieś pytania do lineara? No tak, na grafie byłoby widać, jeżeli byśmy tylko zrobili sobie normalnie klatki kluczowe. No ale to możemy zrobić, ok. Też zwróćcie uwagę, że te klatki kluczowe, które ja teraz zrobię na tym otwarciu walizki, one będą liniowe. Natomiast zinterpretowane tutaj przez tą ekspresję będą jako easy ease na przykład. Czyli dobra, zróbmy sobie stąd przez 3 sekundy do 100. OK. I teraz zobaczcie, że te klatki będą liniowe. Tak? No suwak się otwiera od 0 do 100, nie ma problemu. Ale jak spojrzymy sobie na rotację, która tutaj jest, jeżeli ją tylko spojrzymy w ten sposób, to elegancko się to zaokrągla. Jeżeli zrobimy sobie linear, no to będzie to prosta linia. Tak? Ok. Tak się zastanawiam, co jeszcze można by poruszyć. Jakby poruszyliśmy dużo tematów, a poruszyliśmy trochę tablicę, poruszyliśmy modulo, które uważam, że jest bardzo użyteczne. Poruszyliśmy zaokrąganie cyfr. Lineara. No i co? I tak naprawdę to jest to. No jeszcze mamy sinusy, kosinusy, tak? To możemy troszeczkę sobie sinus, kosinus pokazać. Co? Że wchodzisz na niebezpieczne tematy ostatnich trójkątów. No tak. Sinusy, kosinusy potrafią robić wody z mózgu, więc uprzedzam. Pokażę wam może tylko jako taką ciekawostkę, a jeżeli temat będzie fajny, to możemy go kontynuować kiedyś indziej, przy następnej okazji. Zrobimy sobie wahadło, najprostsze wahadło na świecie. Wiecie co, możemy sobie nawet zgrać jakiś, dajmy, light bulb. Weźmy jakąś żarówkę, ładną żarówkę na czarnym tle. Ok, to jest powiedzmy ładna żarówka na czarnym tle. Zrobimy sobie zapisz grafikę jako. Tylko do celów edukacyjnych oczywiście, więc tutaj nikt niech mnie nie pozywa. Dobra. I zaimportujmy ją sobie. To gdzie ja to mam? W katalogu Master Temp, tak? Beam light bulb jest. Dobrze. Ok. Dobra, wywalimy to wszystko. Weźmiemy sobie naszą żarówkę tutaj. Troszeczkę ją poprawimy, czyli przytniemy, żeby wyglądała tak jak powinna. Ok. W ten sposób. Krop. Myślę, że tak będzie dobrze. To jest light bulb. I ładujemy ją tutaj. OK. Obrócimy ją sobie o 180 stopni. I teraz, czy anchor pointa jej przesuwać, czy nie? No jakby ja uważam, że nie ma sensu, ponieważ jakby żarówka będzie miała jakiś tam punkt zaczepienia na samym kablu, nie? Tak więc kabel jest osobną częścią żarówki, w związku z czym ja sobie zrobię tutaj
nowego nula, który będzie tym zaczepieniem tej żarówki w tym miejscu. Podepnę żarówkę do nula i teraz jak zacznę bujać nulem, tada, to będzie mi się żarówka bujać. Więc jak bujamy nulem? No właśnie za pomocą funkcji sinus. To, co trzeba, z to, czego sobie trzeba zdać sprawę, to jest to, że mimo, że my chcemy machać tym w ten sposób, i potem z powrotem, i z powrotem, i z powrotem, to jeżeli to jest w zasadzie wartość tylko, jak mocno jest wychylone, od tam minus 40 stopni do 40 stopni, powiedzmy, to jeżeli sobie zrobimy, że tutaj mamy czas, no nie, a tutaj mamy, że to jest 40 stopni, a to jest minus 40 stopni, no to okej, jakby zaczyna się machać w tę stronę, tak, potem musi wrócić, potem musi wrócić, potem musi wrócić i to właśnie wtedy nam wychodzi sinus. Nie taki uśmieszek, coś tam, tylko to faktycznie jest sinus. A więc jeżeli pomyślimy w ten sposób i przypomnimy sobie jeden fakt sinusowy, mianowicie taki, że sinus zawsze zmienia się, nieważne co się z nim zrobi, od 1 do minus 1, to jesteśmy w domu. Tutaj wam przypomnę, że sinus, i tutaj trzeba coś wpisać. Zazwyczaj wpisuje się tutaj kąt alfa, tak, lub jakiś tam, no i z tego on wynika, tutaj sobie robi tam kółeczko, patrzy, aha, to jest ten kąt, to znaczy ta wartość jest tutaj, gdzie ona wypada i mówi mu, że wypada w tym miejscu. To jest to, co się dzieje faktycznie. Natomiast nas interesuje to, że nieważne, co ja wpiszę mu tutaj do środka, to on, to jakby wynik tego sinusa będzie gdzieś na tej linii. I ta linia zawsze będzie jakby zmieniała się od 1 do minus 1. Zawsze. Jeżeli wypadnie mi ten moment, to ty sprawdzamy, ile wypadło. Aha, wypadło 0,7, tak? Więc to są... Tak działa sinus. Więc... To jest to, co musimy wiedzieć i w zasadzie jedyne, co musimy wiedzieć i pamiętać. Więc zrobimy sobie tutaj funkcję po prostu sinus, czyli napiszemy math sin. No i co trzeba podać w środku? No powiedzmy 45 stopni, nie? No i co wyszło? Wyszło 0,9. Czy nam to coś robi? No nic nam to nie robi. My chcemy, żeby to się zmieniało w czasie, czyli żebyśmy na tej osi szli cały czas w prawo. Czyli żeby czas cały czas urósł. No czyli zamiast wpisywać jakiś kąt, możemy wpisać jakąkolwiek liczbę, którą może być zarówno czas. I teraz jak mamy czas, to zobaczcie, że to już nam się leciutko tam buja. Tylko buja się w jakim zakresie? No od minus jednego stopnia do plus jednego stopnia, czyli bardzo mało. No to jak ja chcę, żeby to było większe, to wystarczy to przemnożyć razy na przykład 40. I teraz będę miał od minus 40 stopni do plus 40 stopni. 40 jest za dużo, dajmy sobie może 15, będzie ciekawiej. Ok. Już jest w miarę fajnie. Jeżeli chcemy, żeby to się troszeczkę szybciej bujało, szybciej, a nie dalej, no to sam time możemy również przez coś przemnożyć, na przykład razy 2. I teraz będzie się bujać 2 razy szybciej. Do tego wszystkiego, jeżeli dodamy sobie jeszcze na przykład glowa na naszą żarówkę, czemu nie? Glow, nie na nula, tylko na żarówkę. Stryk. Jest całkiem nieźle. Damy glow radius trochę większy. Ok, i może glow intensity. I czym my tutaj możemmy sobie wigglować? Czymś warto byłoby powigglować. Możemy sobie thresholdem wigglować, tak? Wiggle 12 razy na sekundę w promieniu, ja wiem, 30 może jednostek i... Próbuj tego sinusa zatrzymywać ten math exp. Oj, żeby wygasał, o matko. A, czekaj, to trzeba by zrobić... Tak, to jest... Do tego służy max F, nie? Tak, tak, bo jakby exponential będzie służył do tego, że jak zrobisz math exp i dasz mu tutaj time'a, ale chyba odwrotność tego time'a, to to będzie jakby linia, która non-stop maleje. Czyli jakbyśmy mieli oś taką,
pstryk i pstryk, to to jest coś takiego. I ona tak zmierza do zera i potem przez wynik tego expa mnoży się tego sinusa. Ale to jakby może nie teraz, bo to już też wchodzimy za daleko. Jak sobie skończymy oficjalnie sesję, to sobie możemy zrobić. Więc jakby czy sama opcja z tym sinusem na razie na tę chwilę jest jasna? Bo to jeszcze jedną rzecz wam tutaj pokażę, taki fajny nawyk. No okej, okay. Działa, buja się, jest fajnie. Natomiast mamy tą 15 tutaj. I tak jak pamiętacie, mówiłem, że lepiej jest, żeby tych 15 czy innych cyferek takich wziętych z kosmosu nie używać. Więc zgodnie z tym powinniśmy sobie zrobić tutaj jakiś slider, jakiegoś coś, gdzie trzymać tą 15. Natomiast jest jeszcze inna sztuczka, mianowicie taka, że ta 15, ona jakby parametr, na którym piszemy ekspresję, wie, jaką miał wartość, zanim ekspresji użyliśmy. Ok? Czyli jakby zobaczcie, że mogę zmienić to ręcznie na jakąś inną wartość, na przykład 101 w tym momencie, no ale ekspresja ją nadpisuje, prawda? Więc ja mam dostęp do tego 101, do tej wartości, która tak naprawdę jest wartością klatek kluczowych, które ja cały czas mogę robić tutaj, jeżeli chcę. Tylko ekspresja nie wie, że trzeba ich użyć. Więc jest takie słowo kluczowe o nazwie value, które dosłownie odnosi się do tego, czym jest niebieski tekst na tym parametrze. Tak? On teraz jest niebieski, jak widzicie. Jak odkliknę i ekspresja zaczyna działać, robi się czerwony. Więc to słowo value, które teraz napiszę, tyczy się tego, czym jest ten niebieski tekst. Po prostu. Value. I w tym momencie mój value, jak go wpisałem, jest 217. Okay? Czyli ten mój sinus naprawdę mocno kręci tą żarówką w promieniu 217 stopni. Bardzo dużo, więc ja sobie mogę od razu wpisać, powiedzmy, że 15 stopni maksymalnie, prawda? Jakby korzystam z tej 15. No i nie wiem, co jeszcze możemy dzisiaj zrobić. Znaczy, pomysłów jest oczywiście dużo, ale wiem, że już gadamy dosyć długo i chyba jest dzisiaj niedziela, prawda? Nie, wtorek, nie, poniedziałek. Poniedziałek. Poniedziałek, no właśnie, więc ja wiem, że niektórzy z was pewnie do roboty idą. Ja z kolei jutro rano idę. Również mam pewną rzecz do załatwienia, więc myślę, że możemy na dzisiaj kończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście zostańcie jeszcze ze mną chwilkę tutaj na online. A z tymi z was, którzy oglądają archiwum tego dzisiejszego spotkania, już się żegnam i zapraszam oczywiście na następną okazję, która nie wiem kiedy będzie. Zapraszam was do naszej grupy na Facebooku, czyli do Adobe After Effects Polska, do grupy, którą właśnie z wielką przyjemnością prowadzę. Jak tylko się da, to odpowiadam na jakieś pytania. Prowadzę również szkolenia stacjonarne, najczęściej w Warszawie, najczęściej za pośrednictwem firmy IT Media oraz EduWeb. PL, więc zapraszam was tutaj, obserwujcie co się dzieje. Ja na grupie również będę wrzucał informacje odnośnie nadchodzących szkoleń i innych fajnych wydarzeń. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.